Panie prezesie, jesteśmy na środku boiska. No właśnie, czy wy macie na czym grać? Co jest z tym boiskiem? No w tej chwili nie wiemy, gdzie będziemy grać. Z tego względu, że dostaliśmy pismo określające warunki, jakie obiekt musi spełniać, żeby przystąpić do rozgrywek w klasie okręgowej. No w klasie okręgowej to wy będziecie, jeśli wam wyjdzie niedzielny mecz. Jaki niedzielny mecz? Już jesteście w klasie okręgowej? No już jesteśmy po rozgrywkach, zajęliśmy pierwsze miejsce. I proszę, i to jest właśnie przykład na to, jak mało o was wiemy. No jest właśnie. Coś bardzo, bardzo rzadko telewizja kablowa gości tutaj na tym stadionie. Mamy sporo do zrobienia, żeby poprawić wspólne relacje. Oczywiście jesteśmy za tym, żeby pokazywać więcej Obry, ale czy nie mamy jakiegoś złego doświadczenia? W tamtym sezonie, może dwa sezony wcześniej, kiedy telewizja nagrywała i puszczała mecze Obry, jeździłem przecież z wami po wszystkich miejscowościach, do wszystkich drużyn. I zrobiła się jakaś taka dziwna atmosfera, że w końcu przyszły gorsze chwile dla drużyny, zaczęliście przegrywać mecze i zaczęto szukać Jonasza. No, kto jest tą przyczyną tego pecha? Bo to się nie mówiło, że kiepsko gracie, tylko że ktoś pecha przyniosi. I wyszło na to, że to ja, bo nagrywałem mecze. Czy przypadkiem nie mam jakichś złych doświadczeń? To znaczy się, to akurat nie dotyczy czasów naszej kadencji. Bo o ile ja sobie dobrze przypominam, to myśmy mieli dobre relacje od momentu, kiedy został wybrany nowy zarząd w 2007 roku. Bo tutaj redaktor był na meczach też, robiliśmy też wywiady, więc ja uważam, że akurat nasze relacje były dobre. A co było poprzednio, nie wchodzę w to, nie wiem dlaczego tak było, nie wnikam. Nie mogę odpowiadać za kogoś, kto wtedy w klubie był, kto wtedy w klubie rządził, jakie relacje panowały, o co poszło. Dobrze, tośmy sobie trochę ponarzekali. W takim razie Obra jest już w okręgówce, serdeczne gratulacje i to wszyscy kibice. Dziękuję. Naprawdę gorąco życzą drużynie najlepszych wyników, osiągnięć. Na początku sezonu, kiedy skromnie było mówione, myślane nawet o okręgówce, trener drużyny otwarcie mówił, że interesuje go tylko okręgówka. Pan również nie ukrywał swoich aspiracji i zawodnicy również uwierzyli w to, że mogą grać w okręgówce. No i udało się. No udało się. No, głównie dzięki motywacji trenera, który od samego początku twierdził, że on tutaj przyszedł trenować po to, żeby drużyna awansowała. I przez ten rok poznaliśmy trochę trenera i uważamy, że to jest człowiek, którego nie interesuje minimalizm. On chce grać zawsze o jak najwyższe cele. Także no, przychodząc tutaj, on założył, że awansujemy i w tej chwili przypuszczam, że założenia w tej klasie okręgowej będą takie, że nie nakreśli minimalnego celu, że walczymy tylko o utrzymanie. Na pewno jakiś cel sobie wyznaczy i konsekwentnie będzie do tego dążył, żeby ten cel na koniec sezonu osiągnąć. Cel został osiągnięty i teraz czy drużyna jest w pełni gotowa, żeby już w okręgówce grać? Zacznijmy od stadionu. Wspomniał pan na samym początku rozmowy, że macie wytyczne Okręgowego Związku Piłki Nożnej co do jakości boiska. Zgadza się. I co? Boisko musi być ogrodzone, widownia odgrodzona od płyty, musi być minimum 200 siedzisk, musi być osobne wejście dla zawodników, dla sędziów. No tutaj akurat mamy taki specyficzny warunek właściwie nie do spełnienia, bo wszędzie jest tak, że budynek klubowy czy szatnie znajdują się bezpośrednio na stadionie. Natomiast u nas jest tak, że szatnie znajdują się poza stadionem. I tu musimy zapewnić bezpieczeństwo, żeby bezpiecznie zawodnicy i nasi, i zawodnicy przeciwników, i sędziowie
no, nie mieli styczności z kibicami. No bo to różnie bywa. No, akurat u nas nie było takiego czegoś, przynajmniej od 2 lat, kiedy jesteśmy w zarządzie, że jakieś były no, niesnaski, zaczepki jakieś. Zawodnicy po prostu szli z kibicami. Nie było takiego czegoś, że ktoś tam ubliżał, czy rozpoczynał jakieś bójki. No ale w klasie okręgowej no, to już jest tak, że no, nie mogą iść razem z kibicami. Oczywiście to jest ze względu bezpieczeństwa. Takie są wymogi, należy je spełnić. No ale czy to boisko, no jak długo jeszcze na tym boisku? Czy w urzędzie z burmistrzem pan podjął jakieś rozmowy? Z burmistrzem zimą przedstawiałem, zadałem takie pytanie. Gdzie będziemy grali w przyszłym sezonie? Bo dzięki uprzejmości firmy Sweetwood mamy podpisaną umowę do korzystania ze stadionu do 30 czerwca tego roku, czyli no 2 tygodnie jeszcze możemy tutaj na tym boisku grać. Natomiast nie wiem, czy zakład Sweetwood wyrazi zgodę, żebyśmy grali jeszcze jeden sezon na tym boisku. Nie wiem. To jest to boisko. Wiadomo, firma ma swoje plany. I tak trzeba im złożyć serdeczne podziękowania za to, że tak się przychylili do tej trudnej sytuacji, która wynikła z boiskiem w Zwolszyniu. Ale jest teraz boisko, które no, czeka na dalsze losy. Boisko przy ulicy Senatorskiej. Pieniądze wydane, proces przegrany, decyzje, czy tam jakieś decyzje. Wiem, że przewodniczący Stanisław Chlebowski jest zainteresowany jako szef naszej rady do tego, żeby te pracę przyspieszyć, ale to są też tylko rozmowy prowadzone. Chodzi o ustalenia, o jakieś zdecydowane kroki. Czy rozmawiał ktoś z panem o pieniądzach, czy pan się zwrócił o pieniądze właśnie na to, żeby to boisko tam ruszyło w końcu? No, ja nie mam żadnych jakichś możliwości ani prawnych, żeby skądś zdobyć pieniądze. Ja rozumiem, że pan nie ma możliwości prawnych, ale jako prezes, jeśli pan nie będzie naciskał, jeśli kibice nie będą naciskali, no to taki marazm potrwa nie wiadomo jak długo. No ale to, redaktorze, to proszę mi powiedzieć, co ja mam zrobić, żeby zmusić władzę, żeby zmusić radę, żeby tamte boisko zostało po prostu wykończone. Nie mam takiej możliwości. Mówiło się w pewnym okresie, że Obra lepiej, żeby się rozpadło, zresztą to pan tutaj był tym, który sobie nie wyobrażał takiej sytuacji, ale było ciężko jeszcze parę lat temu, nie tak znowu lat, kiedy losy drużyny były, w ogóle klubu były zagrożone, bo i w finansach też były problemy. Właśnie, czy klub ma pieniądze na to, żeby być w okręgówce? To jest problem rzeka. W A-klasie no jakoś dawaliśmy sobie radę, w tej chwili to na pewno będzie potrzeba więcej funduszy na to, żeby drużyna funkcjonowała, bo to wiadomo i licencja jest droższa i uprawnienia do gry zawodników są droższe, no z tym się wiążą koszty również transportu, badania lekarskie. Więcej drużyn, badania lekarskie, tak oczywiście. No jest ciężko w tej chwili, no bo wiadomo, że gdzie się idzie do kogoś, do sponsora, no to mówią kryzys. No jakoś w tej chwili dawaliśmy radę, no mamy nadzieję, że znajdą się ludzie dobrej woli, którzy no, pomogą nam w tym, żeby ten klub dalej funkcjonował i żebyśmy i my, i przede wszystkim kibice byli zadowoleni z wyników, które osiąga nasza drużyna. Kibice przez ten cały sezon byli niezwykle zadowoleni, to czuć było w rozmowach, bo nawet kiedy przegrywała Obra w A-klasie mecze, to przegrywała je w dobrym stylu, a o styl bardzo też wielu się domagało się stylu, właściwego stylu nawet przegranego meczu. Ta drużyna ma teraz charakter, atmosfera jest świetna w tym zespole, nikt nie wierzył, że uda się odbudować atmosferę w tym zespole po dość możliwych przejściach. To cieszy. I wzmocnienia. Czy są potrzebne wzmocnienia w tej drużynie? Oczywiście.